Od teraz do 31 maja każdy uczeń szkoły podstawowej czy gimnazjum może zgłosić swoją pracę plastyczną do biura poselskiego mieszczącego się przy ulicy Kościuszki 10. Konkurs właśnie rusza. Za Państwa pośrednictwem chciałbym zaprosić dzieci i młodzież bełchatowską do udziału w konkursie plastycznym. Technika jest dowolna. Konkurs jest zaproszeniem do pokazania swojego marzenia, a nagrodą główną jest lot balonem. Myślę, że jest to atrakcyjna nagroda. Przelot balonem może być spełnieniem niejednego dziecięcego marzenia. Do wygrania są również dwa tablety i nagrody niespodzianki. Nie pozwól odlecieć marzeniom. Chcielibyśmy, żeby dzieci i bełchatowska młodzież przedstawiły, jakimi marzeniami żyją. A my będziemy chcieli też poza tymi nagrodami, o których mówiłem, chciałbym, żebyśmy z tych prac później zorganizowali wystawę pokazującą, jakimi marzeniami właśnie żyją bełchatowskie dzieci. Prace wykonane w dowolnej technice i formacie można składać do końca maja. Rozstrzygnięcie zaplanowane jest na 3 czerwca. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się, ogłoszenie wyników odbędzie się 3 czerwca. Będzie to dosyć duża impreza, bo współpracujemy tutaj również z GKS-em Bełchatów. Chcemy, żeby imprezy 3 czerwca się uzupełniały. Z jednej strony mamy zakończenie sezonu GKS-u Bełchatów, z drugiej strony mamy turniej młodzieży w piłkę nożną, kilka innych atrakcji i również w tym rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci i młodzieży bełchatowskiej i główna nagroda lot balonem. W tym dniu rozdane zostaną wszystkie nagrody, zorganizowany zostanie również zwycięski lot balonem.